kolejny bieg świętojański w Gdyni i tutaj chyba nie ma problemu z tym, aby namówić biegaczy do biegania. Atmosfera jak zwykle niesamowita, choć wydaje mi się, że chyba trochę chłodniej niż w roku ubiegłym. Niemniej jednak jestem przekonany, że po tej premii górskiej wszyscy będą na tyle rozgrzani, że nie będzie problemu, aby w dobrej atmosferze i w gorącej temperaturze dotrzeć do mety. Dwa, jeden i rusza pierwsza strefa czasowa. Za niespełna 4 minuty pierwsi biegacze pojawią się na mecie. Już nie możemy się doczekać na tych biegaczy, bo to ponad 3,5 tysiąca osób. A na tych wszystkich biegaczy czekają kibice, którzy zaraz zrobią... Uwaga! Dzisiaj dałem z siebie bardzo dużo. Zastosowałem bardzo dobrą taktykę. No i tylko się cieszyć, że Polak wygrywa tutaj. Koalicja Afrykańska za mną. Super! Te biegi są świetnie zorganizowane, są różne strefy startu. No i widać, że jest to profesjonalna organizacja, ruch jest zorganizowany odpowiednio, taki być powinien zrobiony, jest bezpiecznie na pewno. Świetny bieg, polecam wszystkim, jestem drugi raz na nocnym bieganiu w Gdyni. No już niestety troszeczkę gorsze te czasy, no ale daje siebie wszystko. Super jest i wreszcie mówiliśmy życiówkę, mój kolega mówił życiówkę, brawo. Biegajcie z nami, brawo Gdynia.